moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I słuchajcie, dzisiaj nagrywamy bardzo fajny odcinek. Z racji, że będzie coś to w stylu trochę też takiego jakby vloga, ale będzie to głównie jakby haul zakupowy. Przyszło do mnie bardzo dużo fajnych rzeczy, które zamówiłam. W sumie to tak po części na wakacje z różnych... Z różnych stronek. Mamy tutaj m.in. kapsi, czy tam kapsze, czy jak to się nazywa w ogóle, ze strojami kąpielowymi. I tak wiem, mamy teraz na dworze chyba jakieś 16 stopni. Jest dość zimno. Jeszcze niedawno, jeszcze kilka dni temu było jeszcze zimniej. A ja słuchajcie, będę wam pokazywać stroje kąpielowe. Wybaczcie mi, ale one miały być na wakacje. Nie do końca zdążyły przyjść, ale słuchajcie, i tak wydaje mi się, że na przykład na przyszły rok albo coś w tym stylu, a z racji, że są fajne, to chcę wam je pokazać. Więc robimy haul, ale z racji, że się bardzo stęskniłam za nagrywanie przez ten czas, bo nagrałam tylko jeden filmik od powrotu i było to back to school i to było już długo, dawno, dawno temu, a przez wakacje nagrywałam dość sporo, więc stwierdziłam, że wracamy i zrobię taki powrót właśnie w stylu vloga, znaczy może nie powrót na YouTube, bo na YouTube praktycznie cały czas byłam, tylko taki mój powrót jakby do takiego nagrywania, właśnie coś takiego w domu. Dawno tego nie było. No i co? I dlatego mam dla was przygotowany haul zakupowy. Patrzcie, ile tam rzeczy jest. Czekajcie, ja wam to pokażę. W ogóle czemu ta lampa stoi krzywo? Ja tego nie rozumiem. Chyba lepiej. Teraz jesteście bardzo nisko, ale nie szkodzi, bo ja wam chcę wam tylko to pokazać, bo tego jest naprawdę odgrom. Tu są jeszcze letnie rzeczy, ale nie tylko. Wybrałam sobie też kilka zimowych. Oczywiście zapraszam was bardzo serdecznie. Wszystko będzie pole podlinkowane na dole. No i co? Myślę, że bez zbędnego przedłużania czas rozpocząć ten odcinek. Jeżeli takie coś wam się spodoba, jeszcze chcecie więcej hauli zakupowych w moim wykonaniu, to oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę tam na dole, a my już bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy. Jeśli chodzi o kapsi, no to właśnie jest to stronka ze strojami kąpielowymi, więc co, otwieramy pierwszy strój. Jestem ich bardzo ciekawa, co prawda nie wiem, czy je wykorzystam, chociaż ja dość dużo podróżuję, więc na pewno jeszcze je na pewno wykorzystam kiedyś. I tak o, pierwszy strój, taki czarno-biały, bardzo mi się spodobał na stronce, wyglądał prześlicznie na modelce. I tak, jest on właśnie taki czarny, troszkę bardziej zabudowany, z takimi właśnie białymi paskami, ale one są tak naszywane czarne. Bardzo ładnie to wygląda, nie jest jakiś super wycięty, tak samo dół. Są tak właśnie fajnie zabudowane, że na przykład, może niekoniecznie do opalania, żeby się fajnie opalić, ale na przykład do akwaparku jakiegoś, na basen czy coś w tym stylu, bądź na jakąś plażę, to wydaje mi się, że będzie bardzo spoko, także taki bardziej zabudowany strój, jak najbardziej. No i co, strój bardzo fajny i lecimy teraz z kolejnym. Kolejny strój kąpielowy, proszę bardzo, tym razem takie bardziej łagodne kolorki, takie wakacyjne dość. Proszę bardzo, tutaj już jest bardziej wycięte, jak widzicie, na biodrach jest taki cieniutki paseczek, ale też są dość mocno na przykład na tyłku zabudowane. Tak się prezentował dół, a tak się prezentuje góra. O ja, ten strój mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że będzie chyba moim ulubieńcem. Lecimy z kolejnym strojem, proszę bardzo. Tym razem taki niebieski, w ogóle wszystkie praktycznie są w takim samym stylu. Ten również jest tak mocniej zabudowany i jest jeszcze mocniej zabudowany niż ten pierwszy. W kamerze ten kolor wydaje się na dość ciemny, w rzeczywistości jest taki bardziej morski, coś w tym stylu. No i oczywiście dół tak się prezentuje, nie wiem, wydaje mi się, że będzie naprawdę, naprawdę spoczko, tak mi się wydaje, że będzie serio, serio git. Wygląda fajnie, zdecydowanie na jakieś takie wakacje tropikalne, coś w tym stylu. Następny strój z kapsi, tym razem chyba jest to strój jednoczęściowy, dokładnie tak. I powiem wam, że na stronce, właśnie spadły mi od niego szelki, ale na stronce wygląda na taki bardziej różowy neon, a tutaj jest taki bardziej pomarańczowy neon, coś w tym stylu. Podoba mi się ten kolor, jednak liczyłam na taki bardziej neonowy róż, coś w tym stylu, ale nie, no jest naprawdę spoko. Ma właśnie tutaj jedno ramionczko, ale jakby spadało, mamy też chyba na plecy, albo nie wiem po co jest to ramionczko. Więc nie wiem o co chodzi, ale rozgryzę to pewnie zaraz. Lecimy z kolejnym strojem, kolejny, tym razem taki czerwono-różowawy. Powiem wam, że mam wrażenie, że te kolory na stronce wyglądały zupełnie inaczej. Tutaj mamy już tak naprawdę porządnie zabudowany ten strój. To już jest naprawdę taki typowo, no na pewno nie do opalania, ale zdecydowanie na przykład na jakiś spacer po plaży, czy też na przykład załóżmy właśnie do zdjęć lub do akwaparku. Do akwaparku takie stroje się najlepiej sprawdzają z racji, że wiadomo, jak jeździmy na jakichś zjeżdżalniach, chodzimy po tym akwaparku, to ja na przykład
to ja na przykład lubię się czuć pewnie i nie lubię, jak mi, wiecie, za dużo widać, na przykład tyłek jest za bardzo wycięty, albo na przykład jakiś stanik jest taki, wiecie, strasznie, co mi na przykład zaraz może coś wystawać, a ten strój jest naprawdę bardzo mocno zabudowany. Nie jestem przekonana co do takich majtek, one są strasznie wielgachne. Kolejny, już przedostatni strój z Capri. Tym razem kolor przepiękny. Jeśli chodzi o kolor, to mój chyba ulubiony. Mamy tutaj takie mocne dość właśnie fałdy, które w sumie się rozciągają, kiedy je naciągamy. Góra też taka troszkę mocniej zabudowana. Nawet nie wiedziałam, że tym razem wybrałam sobie takie bardziej zabudowane te stroje. Nawet na to nie patrzyłam. O, dół też się fajnie prezentuje. Wygląda, jakby był naprawdę fajnie dopasowany. Jakby naprawdę serio to miało dobrze leżeć. Także zobaczymy. Póki co prezentuje się bardzo ładnie. A kolor petarda, taki jesienny. Wiadomo, że raczej jesienią nie chodzimy na plażę. Ale śliczne, śliczne, śliczne. I już ostatni strój z Capri. Też w dość podobnym kolorze. Też takim dość jesiennym, coś w tym stylu. Nie wiem, takie kolory mi się zawsze kojarzyły z jesienią. Tym razem jest to też taki dość mocno zabudowany strój. Wydaje mi się, że on jest praktycznie identyczny jak ten niebieski. Tak, chyba dość podobny. No i co? Taki zwyczajny, w sumie wygląda bardzo podobnie jak ten niebieski, albo no, ten niebieski. Także tak by się prezentowały stroje z Capri. I co? I tak naprawdę to już wszystko, jeśli chodzi o Capri. Jeżeli chcecie, oczywiście wszystkie linki macie na dole, także wbijajcie, kupujcie stroje, bo są bardzo śliczne. Oprócz tego wygodne, powiem wam, że ja z Capri i z Zaful, czyli te dwie sieciówki, które tutaj mam, mam najczęściej, praktycznie wszystkie stroje. Kiedyś miałam dużo z H&M-u i w ogóle... Ale teraz mam najwięcej z właśnie tych sieciówek i powiem, że naprawdę opłaca się kupować, bo te stroje nie są wcale takie drogie, wiadomo, trzeba trochę czekać, ale jednak są bardzo dobrej jakości i bardzo dobrze się sprawdzają, oprócz tego ślicznie wyglądają, także git. I jak jesteśmy przy strojach, to wydaje mi się, że jak przechodzimy teraz do Zaful, to również zostajemy przy strojach kąpielowych, więc to może zaczniemy od tego różowego, który tutaj jest. I co my tutaj mamy? Po pierwsze, mamy piękny taki jakby wzór marmurkowy, no to nie jest raczej tie-dye, to jest właśnie taki bardziej marmurek różowy, tak on się prezentuje, ale słuchajcie, mamy właśnie do niego górę, taką bardziej wyciętą, mamy oczywiście dół, który jest już mega wycięty, w ogóle patrzcie, jakie to jest wielkie, to nie wiem, czy ogólnie to jest mój rozmiar, czy to po prostu da się tak zwężyć porządnie, bo jak wiecie, to jest ogromne, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale oprócz tego, oprócz tych dwóch rzeczy, czyli oprócz dołu i góry, mamy również taki topik, czyli to jest na przykład fajna opcja, jeżeli jest bardzo mocne słońce i chcecie jakby, nie chcecie sobie spiec ramion, na przykład gdybym ja ten strój miała, jak byłam na Malediwach, to by po prostu było takie sztosowe z racji, że ja już drugiego dnia się tak dość mocno spiekłam, mimo to, że się smarowałam i tak dalej. A taka koszulka by mi się wtedy idealnie przydała, bo jednak jest to strój kąpielowy i ja wtedy chodziłam już w takich po prostu koszulkach i nawet pływałam w koszulkach. A to jest po prostu z materiału jak strój kąpielowy, czyli normalnie będzie wam fajnie przylegać do ciała, będzie szybko dość schnąć, jak to na strój kąpielowy przystało. No i oprócz tego do kompletu macie, a dodatkowo chroni was przed słońcem, czy też jeżeli, jak na przykład idziecie gdzieś, na przykład wychodzicie z basenu, a chcecie coś pójść zjeść, to fajnie też to jest na siebie narzucić, żeby po prostu czuć się bardziej komfortowo. I co? I lecimy z kolejnym. Czy ja tu mam w ogóle jeszcze jakieś stroje? A nie, mam jeszcze jeden. Jeszcze jeden strój, chyba jeszcze jeden. Nie wiem, może mam ich więcej, ale wydaje mi się, że to już ostatni, jeśli chodzi o Zaful strój. I w ogóle jeśli chodzi o stroje, i on jest praktycznie taki sam, właśnie taki marmurkowy i chciałam taki właśnie niebieski marmurkowy z koszulką, ale nie było, więc wzięłam różowy, a dodatkowo sobie wzięłam niebieski, bo ten niebieski bardzo mi się podobał. One chyba są po prostu tak słabo zawiązane, bo jak widać to też jest wielkie, no ja na pewno nie mam takich bioder, żeby aż tak wielkie one były. I co? Jeśli chodzi o ciuchy, to mamy tutaj. Po pierwsze, będę teraz brała wszystko po prostu po kolei. Nie wiem, co w środku jest, nie potrafię tak opisać po tym, co jakby widzę tak z zewnątrz. Pierwszy to taki tank top, również taki bardziej wakacyjny, ale może jak się trochę koronawirus uspokoi, to zacznę w końcu chodzić na jakieś takie imprezki czy coś w tym stylu i takie wtedy topy mi się przydadzą. Wakacyjny, ale również taki imprezkowy. Wy tego za bardzo tutaj nie widzicie, ale on jakby tutaj ma taki szew, taką gumkę, przez to na piersiach będzie wam to lepiej jakby wyglądać. Po prostu nie będzie taki, wiecie, tak jakby podkreślił wam te piersi. O tak, coś w tym stylu. Nie wiem, nie umiem tego do końca wytłumaczyć, widzicie pewnie teraz na
Lecimy dalej z kolejnymi ciuszkami. I teraz coś takiego trochę kontrowersyjnego, bo w sumie pewnie większości z Was to się nie spodoba, ale jak ja to zobaczyłam, w sumie nawet nie ja to zobaczyłam, tylko moja koleżanka Karina, bardzo Cię pozdrawiam, jeżeli to oglądasz, a nie wiem, czy to będziesz oglądać, to właśnie pokazała mi taką koszulę i stwierdziłam, że jest naprawdę genialna, w sensie serio, ja jej nie będę raczej nosić, tak wiecie, tak... Na przykład jakbym się przechadzała latem po Wrocławiu, że coś w tym stylu. Nie jestem na tyle odważna, żeby założyć taką koszulę, ale do jakiejś fotki na Insta wydaje mi się, że będzie spoko. Ubrać do tego na przykład jakieś takie, wiecie, mam jeansy albo dzwony, do tego czarną koszulkę i narzucacie sobie taką koszulę. No do tego nie będę na to zakładać, bo to totalnie nie będzie do siebie pasować, ale jest totalnie, totalnie szalona ta koszula. Nie dość, że jest neonowa, to jeszcze te diabły, trochę przerażająca, trochę straszna, trochę taka, ale... Fajna. Do zdjęcia dla mnie idealna. Lecimy z kolejną rzeczą i to jest rzecz, którą ja już nosiłam, zapakowałam tylko dla efektów wizualnych właśnie w tą siatkę z powrotem, ale ogólnie jest to rzecz, którą ja już nosiłam i mogliście zobaczyć ją na moim Instagramie. Bardzo często się o nią pytaliście, ale jest to taka sztruksowa kurtka w kolorze właśnie takim jeansowym. I proszę bardzo, ona jest taka troszkę krótsza, ma tutaj kołnierzyk, jest zapinana, bardzo fajna, może służyć jako na przykład taka bomberka, taka właśnie kurtka. Lecimy z kolejną rzeczą, będę brała dalej po kolei, bo już naprawdę nie wiem, co tutaj jest. I tak o, i mamy tutaj coś takiego, proszę bardzo, to jest taka koszulka, nie wiem, czy ja to brałam, taka kremowa jakby, cielista, coś w tym stylu. Tutaj po boku ma takie sznureczki, dzięki którym możemy sobie fajnie ją naciągnąć. I pewnie jeden aspekt, dlaczego mogłam wziąć tą koszulkę, to pewnie ze względu na te sznureczki. Ale czy ja brałam taki kolor? Nie mam pojęcia. Lecimy dalej, kolejna taka, taki tank top, coś w tym stylu. Bardzo mi się spodobał jakby jak jest zrobione, bo tak to normalnie jest to taka totalnie zwykła koszulka. Najzwyklejsza, ale jedyną fajną rzeczą, którą w tym jest, to, no wiadomo, kolor, ale oprócz tego te klipsy. Nie wiem, bardzo mi się to spodobało, taki jakby motyw takich pasów, coś w tym stylu. Nie wiem, fajny gadżet, coś w tym stylu. Jeśli chodzi, naprawdę, jak ludzie urozmaicają takie zwykłe koszulki, takim czymś, to ona od razu staje się lepsza, wiadomo, cena staje się też wyższa. Ale ogólnie fajnie to wygląda i już na przykład do jakichś też tak samo, w takim samym kolorze butów, czarnych spodenek, to już naprawdę będzie wyglądać kozacko. Lecimy dalej na szybciochu, żeby tutaj zbytnio nie przedłużać, bo nie o to chodzi, żeby ten filmik trwał 10 godzin. I co, mamy tutaj kolejną... Ej, no takiego czegoś to już na pewno nie brałam. Ja lubię te kolory, bo beżowy ogólnie jest fajny, ale nie, w życiu bym nie wzięła takiej sukienki dla siebie, przysięgam. Taka może być fajna, nie wiem, zobaczycie na przebitkach, może być fajna, nie mówię, że nie. Ale ja w życiu dla siebie takie rzeczy bym nie wzięła, serio. Dobra, lecimy z kolejną koszulką. Chyba to jest koszulka, tak, to jest koszulka. I to jest też taki tank top. Ona jest niemalże identyczna do tej czarnej, tylko że jest na takich cieńszych ramionczkach i jakby te ramionczka nie są tak przykute, tak jakby wiecie, tylko do pleców, czyli one idą wam nie tak o jak stanik, tylko tak jakby są na plecach związane. Kolejna rzecz, nie wiem co to jest. Mamy tutaj koszulkę, taką troszkę śmieszną koszulkę. Wzięłam ją, o, nawet już ją przymierzałam, widzę, bo jest na odwrotnej stronie. I tak, i to jest taka śmieszna dość koszulka z racji, że ona ma wzór gorsetu. Proszę bardzo, jakby taki gorset. W ogóle na stronce myślałam, że to są takie jakby te, takie błyszczące, wiecie, takie cyrkonie, coś w tym stylu, a to jest taki po prostu taki nadruk. Także, no nie wiem, czy będę w tym nosić, ale ogólnie wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Kolejną rzeczą, zobaczmy, co tu dalej dla nas kryje zakul. Mamy tutaj coś welurowego i już pamiętam, co to jest. To jest taka zwykła po prostu koszulka jakby. Cyk, to jest chyba taka ala hiszpanka, a może nie, może to są takie po prostu bufiaste rękawy. I ma zwężenie oczywiście tutaj, właśnie też takie sznureczki, które można sobie troszkę bardziej pociągnąć i po prostu tym się też tak trochę pobawić. No, także fajnie to będzie, myślę, wyglądać. To pamiętam akurat, że zamawiałam na jakąś imprezkę czy coś w tym stylu. Wydaje mi się, że będzie naprawdę, naprawdę git. Kolejna rzecz, co my tutaj mamy? O, spódniczka. Fajnie, w końcu jakiś dół. Widzę, że troszkę chyba będzie duża, tak mi się zdaje, chyba trochę nawet bardzo. Ale również ma taki motyw sznurków, które po prostu można sobie ściaśnić, jakoś też tym się fajnie pobawić. Jeden bok krótszy, długi, dłuższy, coś w tym stylu, tylko ona na 100% będzie za duża. I kolejna rzecz to taka spódniczka, teraz modna, to jest taki
soft style, no nie wiem, fajna dość chyba. Nie, będzie pewnie za duża, jak znając mnie, znając życie. Może ją zmniejszę, bo chciałam właśnie taką, może dam do krawcowej albo coś w tym stylu, żeby mi właśnie to zwęziła, ale może jest dobra. Zobaczymy. Pewnie widzicie wszystko na przebitkach. Już przedostatnia rzecz, mega szybko nam to zleciało. Nie chciałam też jakoś super przedłużać, ale ogólnie mega szybko nam zleciało. I mamy tutaj... Nie pamiętam, żebym brała takie shorty. Ej, naprawdę, no nie pamiętam, żebym takie rzeczy brała. Ale zamawiałam to już dość dawno temu, więc może mi się coś wydawać. No ale ogólnie mamy takie zwykłe jakby z kraty takiej, w sensie w kratkę, po prostu spodnie. I do tego mamy pasek. No i mamy tutaj szlufki, nie mamy tutaj niestety szlufek. Od wewnętrznej strony nie, czyli to są pewnie, mam też taką właśnie sukienkę z Mosquito, która też nie ma szlufek i po prostu trzeba sobie tak, wiecie, jakby samemu obwiązać, ale to też jest spoko, tylko nie można zgubić tego paska, trzeba pamiętać o tym, żeby go nie zgubić. I co, już ostatnia rzecz, to proszę bardzo, jakiś kombinezon albo sukienka. Sukienka, tak, mamy taką sukienkę, w ogóle patrzcie, jaka ona jest. I to się co polega na tym, że robicie sobie tak, zakładacie sobie jedno ramionczko, drugie ramionczko, no niekoniecznie na koszulkę, ale robicie sobie cyk, cyk. No, jakoś się rozpracuje, coś w tym stylu, ale wydaje się fajna. Fajnie, że właśnie jest jakby takie wiązanie, bo dzięki temu może pasować na różne typy sylwetki. Można to sobie samemu dopasować. No i co, ja teraz dla Was robię przebitki i zobaczycie, jak to wszystko wygląda. A więc co, moi drodzy, ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek. Dajcie znać, czy coś takiego Wam się podobało, czy chcecie więcej takich hauli. Na pewno przygotuję jeszcze dla Was w najbliższym czasie. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, czy jeszcze w kolejnym, ale na pewno gdzieś w tych granicach jeszcze jeden haul. A ja już się z Wami żegnam. Oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować. Uwaga, macie przycisk subskrybuj tutaj na moim palcu. Nauczyłam się w końcu go przypinać, także możecie sobie kliknąć, proszę bardzo, przycisk subskrybuj. No i co? A ja już się z Wami żegnam, do następnego i cześć!